Przedstawiam znaną projektantkę i cenioną Basię Piekut z Białegostoku, którą ja osobiście bardzo lubię. Basiu, wystąpiłaś w dzisiejszych pokazach o godzinie 16. Jakie wrażenia? Czy jesteś zadowolona? Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Na początku bardzo mi miło, kochana, za te wszystkie miłe słowa. Jestem bardzo zadowolona. Generalnie zawsze jest tak, że przed samym pokazem dzieje się masa rzeczy. Jest 100 tysięcy rzeczy, które mają prawo nie wyjść. Niemniej jednak uważam, że jak ktoś jest przygotowany, to wszystkie rzeczy jest w stanie przezwyciężyć. Nie, organizacja bardzo fajna. Na backstage'u ogromny porządek. Wszyscy wiedzą, co mają robić, więc jestem bardzo zadowolona. To jest już drugi, trzeci pokaz tej obecnej kolekcji. Teraz pracuję nad nową. I mam nadzieję, że się będziemy miały okazję zobaczyć na pokazie we wrześniu. W Warszawie czy w Białymstoku? W Białymstoku, w Warszawie w październiku najprawdopodobniej, natomiast odnośnie terminów dam Ci znać. A powiedz, pokazałeś swoją kolekcję jesień-zima, myślę. Co nowego? Co będziemy nosić? Jakie kolory? Wiesz co, w tej obecnej kolekcji mam głównie trzy kolory. To jest kolor ekri, czerń i kolor szmaragdowy. Więc to jest moja propozycja na ten sezon. W nowej kolekcji będę miała też tą bazę jakby spójną, czyli będzie ekri, będzie czerń, natomiast wprowadzam kolor szampana. Głównie będą to koronki układane na zasadzie tatuażu na nagim ciele. Bardzo dużo ręcznej pracy, ogromnie dużo elementów wycinanych laserem, będą skóry cięte laserem, będzie mnóstwo elementów ozdobnych. Takie, czyli kobiecość? Tak, bardzo duża. Tak. Cudownie, uwielbiam kobiecość. Ja też pracuję z kobietami, tworzę dla kobiet i tak, wokół tej kobiecości obraca się wszystko to, z czym działamy. Czyli masz klientki, które chętnie noszą koronki, chętnie noszą biżuterię. Są jednak panie, które to faworyzują, te rzeczy jak falbany, jak muśliny, prawda? Tak, jedwabie, koronki francuskie. Teraz wiesz co, wydaje mi się, że powstała nam taka jakby trzecia jeszcze kategoria, taki ready couture. To są takie rzeczy, które zakrywają troszeczkę pod couture, ale nie są też ready to wear. To jest coś takiego pomiędzy. I wydaje mi się, że ja właśnie się ze swoją twórczością bardzo wpasowuję w ten kanon, taki ready couture. Bo to są rzeczy, które są takie na większe wyjścia, prawda? I cała kolekcja jest pod tym względem bardzo spójna. Natomiast to jest taka, wydaje mi się, bardzo nowa kategoria, która gdzieś tam powoli się zaczyna już w tym roku pojawiać. Ja myślę, że ty jesteś jedną z niewielu projektantek polskich, projektantów, którzy faworyzują couture. Couture jest bardzo ważne. Jest bardzo trudne do robienia. Tak. Bardzo ciężko jest znaleźć klientkę, która gdzieś tam w tych kanonach dobrze się czuje. Dlatego myślę, że wszystkie klientki, które gdzieś tam do mnie trafiają, mają jakiś tam wspólny mianownik, prawda? Gdzieś tam lubią odrobinkę ten kontrolowany przepych, te faworyzowanie kobiecości, emanowanie tą kobiecością, celebrowanie tej kobiecości. To jest piękne, no nie ukrywajmy. Dlatego jesteśmy kobietami, żeby tą kobiecość podkreślać. Dokładnie, podkreślać. Więc bądźmy kobiecymi kobietami, nie wstydźmy się tego, że nimi jesteśmy. Uczmy się celebracji naszej kobiecości. I ja o tym zawsze piszę i mówię. Basiu, spotkamy się na twoim pokazie w Białymstoku. Ja będę chętnie obecna. Zawsze miło cię będę gościć, kochana. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłyśmy się spotkać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.